Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam bardzo serdecznie z pięknej Juraty. Chciałabym powitać mojego cudownego gościa, Grażynę Szapołowską. Jesteśmy w kawiarni Gold Point Zone, gdzie wszyscy właściwie artyści tutaj przychodzą, piją wspaniałą kawę, rozkoszujemy się czwartkami jazzowymi i spędzamy mile czas. Ale Albert Einstein powiedział mądrą rzecz, że życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, trzeba być w ciągłym ruchu. I my właśnie w tym ciągłym ruchu jesteśmy z Grażyną i chcemy się z Państwem podzielić refleksjami na temat przyjaźni, przyjaźni między kobietami. Grażynko, powiedz proszę, jako wspaniała, piękna, najpiękniejsza artystka polska, aktorka filmowa i teatralna, jak ty doświadczałaś tych przyjaźni z kobietami, gdy byłaś bardzo młoda, gdy zaczynałaś swoją karierę, ale też później, gdy upływał czas, gdy mijały lata, jak to oceniasz? Wiesz, przyjaźń z kobiet najciekawsza była z mężczyznami. W moim wypadku, dlatego że ja bardzo dużo pracowałam i nie miałam specjalnie czasu. Zaprzyjaźniałam się, co prawda, z aktorkami czy reżyserkami wspaniałymi, jak na przykład Marta Meszaros, z którą mam kontakt do dzisiaj, pomimo że Marta ma 90 parę lat. I dzwonimy do siebie co jakiś czas. Marta mówi do mnie, żyjesz? Ja mówię, ja żyję, a ty? Ona mówi, ja mam się bardzo dobrze. Więc myślę, że ta przyjaźń polega na tym, że kogoś lubimy, lubimy z nim rozmawiać i mamy coś do powiedzenia i czerpiemy od drugiej strony też coś ciekawego. Ale ta przyjaźń jest coraz mocniejsza, wydaje mi się, i jest łatwa do nie tylko kontynuacji, ale do nowej przyjaźni właśnie wśród kobiet. Ponieważ kobiety, które dojrzewają, czy są już w takim wieku jak ja, nie pozbywają się konkurencji, takiej walki, takiej jakiejś niepotrzebnej zupełnie zazdrości, niepotrzebnego takiego ukrywania się też. Natomiast rywalizacji. Rywalizacji, oczywiście. I w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że nie pozostaje nam nic innego jak ciekawość świata dalsza i tolerancja. I w stosunku do kobiet, i do mężczyzn, i do świata, i do ludzi złych, i do ludzi dobrych. My w naszym kraju jesteśmy nienauczeni tolerancji, ponieważ byliśmy takim dość zamkniętym, szczelnym państwem i przez komunę, i przez położenie nasze. Natomiast w tej chwili, kiedy patrzę na młodych ludzi i widzę kolorowe społeczeństwo i widzę kobiety obejmujące się i całujące kompletnie innego koloru partnerów swoich i widzę, że ta inność, która do nas dotarła później, ale zawsze była tolerowana, przecież pamiętam w latach 60., 70., 80., my przyjmowaliśmy bardzo dużo cudzoziemców z krajów afrykańskich, arabskich na studia. I Polacy zawsze otwierali drzwi, tak? I mówili, chodź się, posmakujesz nowych potraw i tak dalej. I obyśmy tą tolerancję utrzymali, dlatego że jesteśmy bogatsi o te nowe smaki, o tą nową inność, o nowy sposób zapachu, o nowy sposób patrzenia. I to nas wzbogaca, dlatego taką receptą na to, żeby się przyjaźnić i żeby zatrzymać gdzieś młodość, jak napisałaś w swojej wspaniałej książce, tutaj, gdzie mnie zacytowałaś, jest ciekawość. Ciekawość drugiego człowieka utrzymuje nas w dobrej kondycji i utrzymuje nas w takiej otwartości do życia. I to jest, wydaje mi się, takie clue. Ale tutaj dużo, bo napisałaś, serce nie ma zmarszczek, a potem dodałaś, że lekarz powiedział ci, że czasem ma blizny. Więc ja chciałam powiedzieć, że nawet jak są blizny, to jest nasze bogactwo. No właśnie, bo dobre doświadczenia dają nam przyjemność, ale złe doświadczenia nas uczą. I myślę, że to, co jest taką mądrością życiową i też to, co możemy dostać od przyjaciela, to właśnie tę mądrość prawdy o sobie, o drugim człowieku. I wspomniałaś książkę i ja pamiętam, jak zaczynałam ją pisać, ja wiedziałam, co chcę napisać, ale
było mi bardzo trudno odnieść się w jakimś fragmencie tej książki do swoich własnych doświadczeń. I drodzy Państwo, spędzałyśmy popołudnie na tarasie tutaj w Juracie i opalałyśmy się i Grażynka mówi, posłuchaj, pisz obrazem, pisz tak, żeby to, co chcesz napisać, czytelnik po prostu zobaczył, tak? Pisz sercem, nie zastanawiaj się nad niczym, po prostu niech to płynie tak bardzo z twojego wnętrza. I Grażynko, powiem ci, że to była najważniejsza podpowiedź przyjaciela, bo ja, gdy pisałam szczególnie jeden rozdział, taki mój bardzo osobisty, krótka historia o małej czarnej i miłości, i jak to pisałam, ja po prostu czułam, że grat łez padał na klawiaturę. O, sama się wzruszałaś, tak? Ja po prostu, tak. Te wszystkie uczucia, one powróciły tak. I to, co napisałam, było takie absolutnie szczere i bardzo od serca. Dlatego bardzo ci dziękuję za tą przyjaźń cudowną. Kochana, ale ty coś powiedziałaś takiego, pamiętam, siedziałyśmy gdzieś, żeśmy się śmiały. I ja się pytałam, skąd masz tyle siły na to wszystko, żeby być i projektantką, i prowadzić kawiarnię, i mieć plany zorganizowania czegoś zupełnie w dalekim kraju, jak w Dubaju, prawda? A ty powiedziałaś, bo ja mam siłę, bo moje serce nie ma zmarszczek. A ja powiedziałam, to jest fantastyczny tytuł na książkę. Tak, bo ja się właśnie zaczęłam zastanawiać, jak tutaj siła jest kobietą, różne były warianty. I ty powiedziałaś, moje serce nie ma zmarszczek, czyli moje serce jest silne. Tak. Zapomniałaś wszystko, co jest złe i idziesz dalej. Tak. Także to bardzo piękny tytuł, Serce nie ma zmarszczek. I jak będziemy pamiętać o tym, to będziemy dla siebie bardziej wszyscy tolerancyjni. I właśnie takie znaczenie tego tytułu, często różne osoby pytają, dlaczego taki tytuł? I myślę, że to, co chciałam najbardziej przekazać, pisząc tę książkę, że każda z nas, bez względu na to, ile mamy lat, czy mamy lat 20, 30, 50 czy 60, my cały czas pragniemy jednego, my pragniemy miłości, pragniemy kochać i być kochane. Pragniemy otaczać się wspaniałymi ludźmi, pragniemy otaczać się swoimi bliskimi w rodzinie, ale też myślę, że to, co jest w życiu bardzo ważne, to właśnie przyjaciele, że w tym dojrzałym wieku otaczamy się cudownymi ludźmi i że to jest ogromna wartość człowieka, to przyjaciele wokół. Ale ty robisz taką atmosferę, że tutaj spotykają się różni ludzie, rozmawiają z sobą, robisz te koncerty i raptem ludzie mówią do mnie, ja nie wiedziałem, że pani jest taka ciepła, że z panią można porozmawiać i tak dalej. Także ty jak gdyby jesteś motorem dowiedzenia tego, że można się zaprzyjaźnić i odkryć coś w sobie lub w człowieku obok siedzącym. Coś, co zaczyna być jakąś wartością i to zaczyna być kontynuowane. Także powinniśmy się wszyscy spotykać. Uważam, że spotkania z ludźmi i porozmawianie takie właśnie jak w tej atmosferze tutaj u ciebie dają ogromną taką radość i siłę napędową, że może coś w tym życiu można zmienić, a może można być bardziej otwartym, a może bardziej odważnym. Także nawet te dyskusje tutaj widziałam, nawet siedzieli ludzie, którzy lubią politycznie rozmawiać i raptem jeden drugiemu przyznawał rację, wiesz, ten z lewicy przyznawał temu z prawicy i tak dalej. Także to są bardzo ciekawe rzeczy, które można w sposób nie zobowiązujący i nie napawający jakąś wrogością tutaj spędzać. To jest bardzo cenny czas, który tu organizujesz. Nawet sobie nie wiem, czy zdajesz sprawę. Dziękuję, Grażynko. A jeszcze powiem ci, że właściwie tu jest takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą i pytają mnie, kiedy będzie pani Grażyna? Tak? Bo byśmy bardzo chcieli spotkać panią Grażynę. Więc mam nadzieję, że udało nam się jakby stworzyć wspólnie z moją wspólniczką takie miejsce, klimatyczne miejsce, w którym właśnie spotykają się cudowni artyści, stali bywalcy Juraty, osoby, które naprawdę cenią to miejsce właśnie. No i wszystkie dziewczyny z Inner Power. Oczywiście, tutaj, oczywiście. Za chwileczkę przejdziemy na Molo i zobaczymy piękną wystawę Fundacji Serce Nie Ma Zmarszczek. Zdjęcia wykonała cudowna, wspaniała fotograf Marlena Bielińska.
która pokazała piękno dojrzałej twarzy. Konwencja była oczywiście białe koszule, szare tło i rozwiane włosy, bo ja sobie wymarzyłam, żeby pokazać kobietę w sposób taki sauté. Prawda? Ty zawsze dbasz o to, Grażynko, żeby nie było zbyt dużo makijażu. Prosiłaś nawet tutaj Martę, nie malujemy oczu, brwi bardzo delikatnie. Dbasz o to, żebyś była cały czas naturalnie piękna. I myślę, że to w tobie wszyscy cenią, cenimy, że ty się tych zmarszczek nie boisz. Nie, nie boisz. Że ty z tego zrobiłaś atut tak naprawdę. Ale ty mi dodajesz odwagi do tego, żeby się nie bać zmarszczek. Bo rzeczywiście jest taki okres w życiu kobiety, myślę, że to się zaczyna 46-47 rok, kiedy zaczynamy się bać. Przestajemy być ciekawi, co będzie dalej. Natomiast mnie się wydaje, że ja zawsze mówię, że muszę być naturalna i piękna na spotkanie ze śmiercią, wiesz, żeby to było takie, bo ja sama jestem ciekawa, bo wyobrażam sobie tą śmierć jako przepiękną kobietę i chciałabym zobaczyć, ile ona ma zmarszczek i czy ona się nie wstydzi tego, bo nie wydaje mi się, że to może być ktoś, kto będzie sztuczny, to jest coś tak prawdziwego i to jest najlepsza przyjaciółka, której się nie należy bać, często o tym mówisz, którą należy oswajać, bo ona nas naprawdę nie zawiedzi, któregoś dnia przyjdzie, poda rękę. I wtedy ważne jest, żeby ktoś nas trzymał za rękę, ktoś, kogo kochamy. I jeżeli to jest dane człowiekowi, to jest bardzo ważne, to jest szczęśliwe. Ale ja myślę, drodzy Państwo, że to, co mówi Grażyna na temat śmierci, jest może dla niektórych przerażające, bo my czasami nie chcemy w ogóle o tym mówić, myśleć, w ogóle tak jakby unieważnić istnienie jej. Ale z punktu widzenia psychologicznego, świadomość tego, że my jednak odchodzimy z tego świata, powoduje, że my doceniamy nasze życie, że my nie zrażamy się porażkami i my chcemy realizować nasze marzenie i pasje, że nawet jak upadamy, to powstajemy. O, ja upadłam, ale dzięki tobie powstałam. Nie mówię, mówię serio. Ty dajesz taki niesamowity imperatyw dla ludzi, żeby szli dalej. Ale powiem ci o śmierci jeszcze, bo ja grałam w Dekameronie Adama Hanuszkiewicza, Śmierć. I chodziłam w takim czarnym trykocie, miałam wtedy przepiękną figurę, długie nogi. Dalej masz piękną. Byłam łysa, ale wyglądałam przepięknie. I ktoś zapytał Adama, któremu zawdzięczam właściwie wszystko i kocham tego człowieka, pomimo że go nie ma. Ktoś zapytał Adama, ale jak to śmierć taka piękna? A on mówi, no bo ona jest piękna, jest jedyna, która nas nie zawiedzie. I to zapamiętałam do końca życia. I, no i tak to jest, że my boimy się, myślę, że nasze społeczeństwo boi się w pewien sposób zachować młodość, by żyć długo, ale pomału, jak widzę, zaczynamy dbać, zaczynamy uprawiać jakiś sport, odpowiednio się żywić, bo zostaliśmy raptem zarzuceni tą cywilizacją zachodnią, ja mówię tutaj o sposobie odżywiania się, która spowodowała taką łapczywość skosztowania czegoś innego i raptem się okazało, że coś jest nie tak z nami, że coś tutaj gdzieśmy gdzieś zagubili, a teraz wracamy z powrotem do tego zdrowego życia, czego Państwu i sobie i wszystkim życzę. No i Grażynko, te twoje cudowne miody, te twoje receptury na młodość, które tutaj rozdajesz w kawiarni różnym osobom, które się spotykają z tobą, pytają, co pani robi, pani Grażyno, że pani cały czas tak pięknie, cudownie wygląda. No właśnie, drodzy państwo, to jest taka bliskość z człowiekiem, z naturą, z taką klasyką życia. Czyli z jednej strony, Grażyna, jesteś otwarta na nowoczesność, jesteś bardzo nowoczesną kobietą, ale z drugiej strony cały czas kultywujesz tym babcinym sposobem, prawda? Olej rycynowy, dobra łyżka miodu do herbaty, jak jest ci zimno. I myślę sobie, że to jest to piękne połączenie też tej dojrzałości kobiecej, która z ciebie emanuje i tego, jak bardzo inne pokolenia czerpią w kontakcie z tobą, z twojej wiedzy, z twojego doświadczenia. I to jest właśnie przyjaźń. To jest przyjaźń, to jest wsparcie. Dzielenie się mądrymi radami to jest przyjaźń, tak? Bo można się podzielić złą radą, bo tak bywa, że podpowiadają nam przyjaciele złe rady. Mam nadzieję, że Państwu takich przyjaciół jest coraz mniej, a coraz więcej jest przyjaciół, którzy dają
serdeczne, serca, dobre rady, które działają. Grażynko, właśnie podaj naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom taką twoją bardzo osobistą radę. Coś, co można powiedzieć ukształtowało twój charakter, co sprawiło, że jesteś tak cudowna, że wszyscy cię kochamy. Kiedyś mi zapytałaś, co ja robię, jak wstaję. Najlepszą radą jest wzięcie zimnego prysznicu, wiesz. Mogę. I tak ten zimny prysznic pomaga nam inaczej, wiesz, myśleć. No, zimny prysznic może być zimną wodą, ale też może być takim dobrym kontaktem z rzeczywistością, z tym, wśród jakich osób pracujemy, żyjemy, z kim się spotykamy, kto nas inspiruje i kto tak naprawdę kształtuje nas w tym dojrzałym życiu. Ponieważ serce nie ma zmarszczek, życzę Państwu, aby nawet jeśli ono ma, bo tutaj kardiolodzy przychodzą i często mówią, że Pani Doroto, ale tak między nami, to serce musi mieć zmarszczki. Ale oczywiście jest to przenośnia i chodzi o to, żebyśmy cały czas kochały, cały czas miały nadzieję, że nasze pragnienia mogą być zrealizowane, ale wszystko jest w naszych rękach, wszystko jest w naszych sercach, w naszych głowach i nie bójmy się sięgać po swoje, drogie Panie. I bez względu na to, ile mamy lat, zawsze możemy realizować swoje pasje zawodowe, swoje pasje życiowe, możemy tańczyć, możemy biegać, uprawiać ekstremalne sporty. Oczywiście wszystko na miarę swoich możliwości, ale niech to pragnienie będzie drogowskazem w naszym życiu. Grażynko, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą piękną, inspirującą rozmowę. Drodzy Państwo, my za chwileczkę pojawimy się na Molo i tam będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat wystawy Serce nie ma zmarszczek. Dziękuję Dorotko, bardzo. Dorotko kochana. Życzę wszystkim, żeby tutaj zajrzeli do Doroty. Dziękuję.